Drodzy siostry, bracia, przeżywana dzisiaj przez nas już kolejny raz uroczystość Miłego Wstąpienia Pańskiego nie jest pamiątką opuszczenia nas przez Jezusa. Chociaż, jak widzimy w pierwszym czytaniu, apostołowie wpatrywali się w niebo, jak Jezus został od nich zabrany do nieba. Jednak kiedy Jezus odchodził, to po to, aby pozostać z nami na inny sposób. Bo tak obiecał, że pozostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tak każda obietnica Boga spełnia się w kolejności Bogu wiadomej. Od samego początku, kiedy zaczęła się historia zbawienia po pierwszym grzechu w raju, kiedy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, jak Bóg zapowiedział, że niewiasta porodzi syna, a ten syn zdepcze głowę diabła. Tak przez czas oczekiwania na Jezusa, Jego wcielenie, Jego narodzenie, Jego śmierć, chwalebne zmartwychwstanie i teraz po 40 dniach od zmartwychwstania w niebowstąpienie. To kolejny etap historii zbawienia. Kolejna część obietnicy Boga, która się spełnia na naszych oczach. My uczestniczymy w tym, co Bóg zapowiedział. I nie kończą się dzieje zbawienia. Historia trwa nadal. Dzieje apostolskie trwają nadal. Nasze budowanie Królestwa Bożego na ziemi trwa nadal. Nasze wpatrywanie się w niebo. Ale czy ty dzisiaj wpatrujesz się w niebo? Czy tęsknisz za niebem? Jak myślisz o niebie? Bo czasem zabieganie w naszych codziennościach wcale nie interesujemy się sprawami nieba. A niebem nazywamy udane wczasy w tropikach albo przyjemną potrawę i mówimy, że to niebo w gębie. A to wszystko przecież śmieszne rzeczy, bo na nas czeka niebo, Królestwo Boże. I nie jest to przestrzeń nad nami, atmosfera, którą oddychamy, ani nic poza atmosferą, ponad atmosferą. Bo jak kiedyś słyszałem, Gagarin poleciał w kosmos, wrócił i powiedział, że był w niebie, a Boga nie widział. Bo Boga tam na marne szukać. Bóg jest pośród nas. Jezus mówi, że Królestwo Boże w was jest i pośród was. Chociaż doświadczamy go na razie w sposób bardzo okrojony, bardzo subtelny, ale trwamy w obietnicy. Skoro obietnice Boga dotąd się spełniły, to i Królestwo Boże też się spełni. Jest nam obiecane. Ale czy w nas jest pragnienie nieba, tego wpatrywania się w niebo? Chociaż dzisiaj apostołowie usłyszeli, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo. Nie stójcie, idźcie. Idźcie i głoście. Idźcie i budujcie królestwo. Idźcie i sprowadzajcie niebo na ziemię. Pragnijcie nieba, bo to jest nasze dziedzictwo. To jest cel i sens naszego życia. Dlatego w całym formularzu mszalnym dzisiejszym bardzo mocno wybrzmiewają te słowa pragnienia nieba, poszukiwania, prośba o to, aby nasza nadzieja była skierowana ku niebu. W kolekcie mszalnej przed chwilą śpiewałem: Wszechmogący Boże, utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Za chwilę, podczas ofiarowania darów, będziemy się modlić: Panie Boże, przez świętą wymianę darów udziel nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu. I po komunii, w modlitwie postkomunio, będziemy się modlić: Boże, Ty udzielasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować darów Bożych. Wzbudź w nas pragnienie nieba. Wzbudź w nas pragnienie nieba. Abyśmy pragnęli nieba już teraz. Nie wiemy, jak długo będziemy żyć, więc może obietnica nieba dla kogoś z nas stać się rzeczywistością bardzo szybko. Ale czy tak pragniesz nieba, że jesteś dzisiaj gotowy umrzeć za chwilę?
czy jesteś zawsze gotowy na niebo. A nawet jeśli ta chwila, która nas od nieba oddziela, jest dość długa, to czy chcemy budować Królestwo Boże na ziemi? Jezus w dzisiejszej Ewangelii posyła swoich uczniów, zostawia im swój testament. Idźcie i głoście, chrzcijcie, nauczajcie, budujcie Królestwo Boże. On nam zostawia metody budowania, daje nam materiały budownicze, to spoiwo, którym jest jedność i pokój. I pragnie, abyśmy z tych żywych kamieni, którymi jesteśmy jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa, budowali Królestwo Boże na ziemi. A temu będą towarzyszyły znaki, temu będą towarzyszyły cuda. Ale czy my w ogóle jeszcze wierzymy w cuda? Wierzymy, że Jezus żyje pośród nas i działa? Niech w nas będzie to pragnienie budowania Królestwa, budowania jedności, bo gdzie jest Królestwo wewnętrznie skłócone, tam nie może się ostać. Przecież Jezus tak naucza. I dzisiaj w drugim czytaniu słyszymy: usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Pokój jest więzią jedności, jest spoiwem między kamieniami, które budują Królestwo Boże. Jedno jest ciało i jeden duch. Zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, we wszystkich, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska. Bo jeden jest Bóg i jeden jest Kościół i powinniśmy wytrwać w jedności. Nie powinniśmy pozwolić się podzielić. Każdy, kto dzieli, nie pochodzi od Boga. Każdy, kto wprowadza zamęt, nie pochodzi od Boga. Każdy, kto wprowadza kwas, kto psuje, niszczy, działa przeciwko Królestwu Niebieskiemu. Dlatego dzisiaj powinniśmy bardzo prosić o tę łaskę jedności. I chociaż przyznam, że to nie jest styl mojej ulubionej muzyki, ale przedwczoraj pojawiła się nowa piosenka Kai i Krzysztofa Iwaneczko. Zachęcam, aby zapoznać się z tą piosenką. Nosi ona tytuł Nie dzielcie nas. I w jednej zwrotce padają takie słowa: Nie dzielcie nas, bo razem będzie lżej. Jeśli chcesz dzielić, w domu podziel chleb. Zaproś do stołu i się sercem dziel. Jeżeli chcesz dzielić, to dziel się chlebem, dziel się sercem, dziel się czasem, dziel się miłością. Ale nie dziel społeczeństwa, nie dziel rodziny, nie dziel Kościoła, bo dzielisz Królestwo Boże. A nie tego Jezus dla nas chce. Dlatego dzisiaj jesteśmy wezwani do budowania Królestwa, do wpatrywania się w niebo, ale też kroczenia przez świat i czynienia Królestwa Bożego na ziemi. Urzeczywistniania Go tutaj już, bo ono już jest i jeszcze Go nie ma. Już się w naszym życiu spełnia. Ale jeszcze wiele trzeba w naszych sercach zmienić, abyśmy byli gotowi, aby nasze serce rzeczywiście należało do Chrystusa. A jeżeli będziemy Mu ufać, że On udzieli nam swojej łaski, bo każdemu z nas została dana łaska, bo Bóg może działać we wszystkich, przez wszystkich i ponad wszystkimi. Czy wierzę, że przeze mnie może działać Bóg? Czy wierzę, że w tych sytuacjach trudnych w moim życiu może działać Bóg? Czy wierzę, że nawet przez tych ludzi, których nie lubię, którzy są trudni, przez nich też może działać Bóg, bo łaska Jezusa jest ponad tym wszystkim. Ponad wszystkim, we wszystkim i we wszystkich. Każdemu z nas jest dana łaska. I możemy budować Królestwo Niebieskie. Możemy, ale potrzebujemy jedności ducha i pokoju Chrystusowego. Nie takiego, jaki daje świat.
świętego spokoju, błogości i lenistwa, ale pokoju Chrystusowego. Dlatego może warto powrócić do starej tradycji pozdrawiania się: pokój temu domowi, pokój Chrystusowy niech zagości w każdym z naszych domów, aby ta jedność, pokój i Królestwo Boże stawało się naszą rzeczywistością tutaj i teraz, bo do tego zostaliśmy wezwani. A wtedy zaczną dziać się cuda w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i w całym Kościele. Amen.